Wydawać by się mogło, że zimowe miesiące to kiepska pora na jakiekolwiek zbiory w lasach. Nic bardziej mylnego. To idealny czas na szyszkobranie. Od grudnia do lutego w drzewostanach gospodarczych zbierane są szyszki sosny. O tym, czemu służy ten proces, które z nich nadają się do zbiorów i jak wygląda ich dalsza droga, sprawdzała w Nadleśnictwie Włocławek kamera spotkań z lasem. Na początek krótka powtórka. Czy szyszka to owoc? Nie, to odpowiednik kwiatu lub kwiatostanu u roślin nagozalążkowych. Typowa szyszka składa się z osi, na której osadzone są spiralne łuski nasienne, na których lub między którymi wytwarzane są nasiona. Nasiona są oskrzydlone. Skrzydełko służy do tego, żeby wiatr mógł je przenieść na większe odległości. Co za tym idzie, żeby las w chwili, kiedy sosna odnawia się naturalnie, rozsiał się na większej odległości niż pod samym drzewem. Nasiona mają około 3-4 mm długości. Pod koniec zimy, pod wpływem dodatniej temperatury, szyszki zaczynają się otwierać. Wiatr może przenieść nasiona na różne odległości, nasiona spada na glebę, w związku z czym kiełkuje, powstaje siewka, sadzonka i tak jak widzimy duże sosny. Otrzymuje się wtedy tak zwane naturalne odnowienie lasu. Ale oprócz takich naturalnych obsiewów, leśnicy przeprowadzają jeszcze zimowe zbiory szyszek wykorzystywanych do pozyskiwania nasion w warunkach sztucznych dla szkółek leśnych. Nie każda szyszka nadaje się jednak do zbioru. Szyszki zbieramy tylko te najlepsze, najładniejsze. Dojrzała szyszka ma około 4, 6, 7 cm. Jest bez oznak chorobowych i z takiej szyszki możemy pozyskać około 20 nasion. Dokonujemy zbioru szyszek z drzew ściętych przez pilarza. Panie średnio zbierają około 30-40 kg dziennie przez tam powiedzmy 6-7 godzin pracy. Zbierają szyszki tylko zamknięte, takie zielone. To jest przykład szyszki zeszłorocznej, szyszka otwarta. W zasadzie takich już nie powinny panie zbierać, bo te szyszki już są, te nasiona są, no można powiedzieć, że nie nadające się. Miejsca zbioru nie są przypadkowe. Całe przedsięwzięcie wymaga od leśniczych wcześniejszych obserwacji i odpowiednich przygotowań. Zbiór polega na tym, że wcześniej typuje się najlepsze drzewostany, odpowiednio je przysposabia przez kilka lat, a następnie, kiedy te drzewostany są odpowiednio przygotowane, przy dobrym urodzaju szyszek pozyskuje i zbiera się z nich szyszki. Zbiór szyszek dokonywany jest z najlepszych drzew. Szyszki muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak chorobowych. Wszystko po to, by rosnące z ich nasion kolejne pokolenie drzew było jak najlepszej jakości. Z jednego drzewa na ogół zbiera się około 4, 6, 8 kg. W tym roku na terenie naszego nadleśnictwa jest bardzo dobry urodzaj szyszek. Z jednego drzewa zbieramy nawet ponad 10 kg. Ze 100 kg szyszek można pozyskać do 1,5 kg nasion. Te z kolei dadzą życie nawet 70 tysiącom nowych drzewek. Ale nie w każdym roku zbiory są możliwe. Zdarzają się lata, gdy urodzaj szyszek jest słaby i wynosi zaledwie od 1 do maksymalnie 3 kg. Przed rozpoczęciem czy podjęciem decyzji o uruchomieniu zbioru szyszek dokonuje się lustracji danego terenu. Przy pomocy lornetek określa się urodzaj szyszek, ich zdrowotność. Następnie wykonuje się ścinkę jednego, dwóch drzew próbnych, zbiera się te nasiona, określa się ilość tych nasion, określa się ilość szyszek, tak aby te drzewostany najlepsze można było wykorzystać do celów nasiennych w danym miejscu. Drzewa ścinane są w ramach cięć planowych, ale jak podkreślają leśnicy, w przypadku drzew, z których pozyskiwane są szyszki, odbywa się to jedynie w latach dobrego urodzaju.
Spacerując po lesie często możemy zauważyć różne dziwne oznaczenia w lesie. Tutaj tym oto kolorem oznaczamy właśnie drzewostany nasienne, z tym, że linią przerywaną oznaczamy gospodarcze drzewostany nasienne, a linią ciągłą, żółtą, możemy oznaczyć wyłączone drzewostany nasienne. W gospodarczych drzewostanach nasiennych prowadzona jest typowa gospodarka leśna. Są to drzewostany, które docelowo i tak byłyby zaplanowane do ścinki, wycinki. Głównym celem leśników jest zachowanie zdrowych lasów, trwałych lasów o wielofunkcyjnej gospodarce. Dlatego bardzo nam zależy na odmładzaniu lasów, tak aby żeby te lasy były różnowiekowe, różnogatunkowe, tym samym bogatsze w gatunki roślin, zwierząt i ptaków, które występują, i nie doszło do zamierania dużych drzewostanów. Z kolei w wyłączonych drzewostanach nasiennych zbiory dokonywane są przez specjalnie wykwalifikowanych pracowników bezpośrednio z drzewa. W przypadku wycinki leśnicy uspokajają, że każda z nich to następujące po niej nowe nasadzenia, a także szansa na nowe pokolenie lasu. Często niektóre osoby, widząc wycinkę drzew, martwią się, że po wycince no niestety ten las zostanie zubożony. Wręcz przeciwnie. Lasy Państwowe, prowadząc swoją gospodarkę zrównoważoną, dbają o to, żeby w miejscu wyciętego drzewostanu posadzić nowy las. Las z tego samego pochodzenia. Dlatego właśnie szyszki w czasie zbiorów są odpowiednio oznakowane i opisane, zanim pojadą do wyłuszczarni. Wyłuszczarnie w specjalnych szafach do tego przeznaczonych pod wpływem odpowiednich warunków wilgotnościowych i temperaturowych szyszki się otwierają i są pozyskiwane z nich nasiona. Kiedy pójdą do wyłuszczarni tam, gdzie się wydobywa nasiona, wracają do tego nadleśnictwa i zostaną wykorzystane do wysiewu w szkółkach, a następnie do wysadzenia powstałych i wyhodowanych w ten sposób sadzonek na te powierzchnie, z których pochodzą dane drzewostan. Praca przy zbiorze szyszek wymaga wytrwałości i skrupulatności. Zbiorów dokonują tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Zimowa aura w tym roku nie ułatwia pracującym zadania, ale zarówno zbierający, jak i leśnicy podkreślają, że ten sezon jest wyjątkowo urodzajny. Naprawdę jestem zaskoczony, że tych szyszek potrafimy zebrać no, znaczne ilości w porównaniu z minionymi latami. Przypuszczam, że to, co zadeklarowaliśmy w przetargu do zbioru szyszek, zostanie wykonane. Szyszki zbierane w okresach dobrego urodzaju wykorzystuje się nie tylko na wiosnę tego roku, jak również przechowuje się na czas, kiedy ten urodzaju brakuje w lasach. I zebrane szyszki w tym roku będą stanowiły bazę nasienną również na lata nasienne. Przechowywane w odpowiednich warunkach, w chłodniach, szyszki mogą nadawać się do pozyskania z nich nasion, a potem zasadzenia nawet do 6 lat po zebraniu. Sosna zazwyczaj obradza w szyszki co 3-4 lata. Ponadto smakoszami nasion ukrytych w szyszkach są m.in. sójki, dzięcioły czy wiewiórki. W leśnictwie Ruda zima trwa w najlepsze i jak widać tylko pozornie wydaje się, że o tej porze roku w lesie niewiele się dzieje. Bo gdy przyroda odpoczywa, człowiek intensywnie pracuje. Czas szyszkobrania jest tego najlepszym przykładem.